Panie rzeczniku, doszło do pobicia 2-miesięcznego dziecka. Co możemy powiedzieć o okolicznościach tego zdarzenia? W sobotę późnym popołudniem dyżurujący lekarz jednego z chorzowskich szpitali powiadomił oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie o podejrzeniu, że dziecko, które zostało przyjęte na oddział, mogło być dzieckiem, nad którym ktoś się znęcał. Faktycznie w minioną sobotę mieliśmy przed 20 zgłoszenie, że na klatce jednego z bloków przy ulicy Łącznej znajduje się chłopiec bez opieki, a jego wiek wskazuje na 3-4 lata. Na miejsce został wysłany patrol policji, a także pogotowie ratunkowe. Lekarze ocenili stan zdrowia dziecka. Klapsy, popychanie czy przysłowiowe lanie. Przemoc rodzi przemoc, wstrząsające historie małych dzieci. Dlatego kampanie też muszą być wstrząsające. Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie i Chorzowski Szpital 2 tygodnie temu wystartowały z kampanią Reaguj, to nie musi się tak kończyć. Do placówki w Chorzowie trafiają dzieci, nad którymi rodzice się znęcają. To widać na pierwszy rzut oka. Na tym oddziale pracują też specjaliści, radiolodzy. Ich praca polega na obrazowaniu ciała. W czterech ścianach przemoc można ukryć, ale tu już nie. Bardzo często to Kasia Kubica jako pierwsza ma kontakt z dziećmi, które zostały skrzywdzone. Znajdujemy się w szpitalu w Chorzowie. Chciałam porozmawiać na temat kampanii, która też niedawno ruszyła i z tego, co mi Pani opowiadała ostatnio, spontanicznie została zorganizowana. Czy możemy coś o tym powiedzieć? Powiem tak, pomysł kampanii zrodził się około 2 tygodni temu i sam pomysł był wynikiem wielu dość drastycznych zdarzeń i przyjmowania właśnie w tym miejscu, gdzie teraz siedzimy, dzieci pobitych, pokrzywdzonych przez osoby dorosłe. Stąd zrodziła się taka inicjatywa, żeby ruszyć z kampanią informującą, jak reagować na przemoc wobec dzieci w rodzinie, w własnym otoczeniu, w otoczeniu przedszkola, szkoły. Uważam, że dramatem naszych współczesnych czasów jest tak naprawdę to, że osoby dorosłe znęcają się nad dziećmi i niestety tymi najmniejszymi dziećmi, dlatego że część tych dzieci nie ukończyła nawet 6 miesiąca życia. Jakie dzieci do Was trafiają i czy dużo tych dzieci do Was trafia w ostatnim czasie? Czy możemy coś powiedzieć na temat tych statystyk? Słyszymy w mediach i dla nas są to takie informacje, które nas naprawdę martwią, ale czy to jest to duże zjawisko? Tak jak powiedziałam wcześniej, niestety od jakiegoś pół roku, roku to zjawisko zintensyfikowało się i to bardzo. Myśmy policzyli, ponieważ te przypadki się powtarzają ostatnimi czasy, policzyliśmy, że od października ubiegłego roku, a mamy maj, czyli w ciągu 7 miesięcy, mieliśmy 7 takich przypadków, z czego niestety 2 były śmiertelne. Najmniejsze dzieci, które nie potrafią powiedzieć tego, co czują, ale czy, jak możemy opisać takie dziecko, które ono się zamyka w sobie, ono jest nam w stanie pokazać, że coś złego się dzieje? Te najmniejsze dzieci to właściwie najtrudniej rozpoznać, padają ofiarą tak zwanego zespołu potrząsania. To jest zespół, którego efektem jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego na skutek potrząsania dzieckiem. Te dzieci zazwyczaj śladów fizycznych, zewnętrznych nie mają. Czasami mają jakieś otarcia na szyi. Tak naprawdę widać, że dziecku jest zrobiona krzywda. Pierwsza reakcja najbliższego otoczenia, niecharakterystyczny płacz, raczej krzyk, a nie płacz. Dziecko wydaje się być nieobecne i najczęściej, jeżeli mówimy o najbliższym otoczeniu, co sąsiedzi mogą zauważyć, rodzice z dzieckiem nie chcą się pokazywać wobec innych dorosłych, aby ci nie zauważyli, że dziecko zachowuje się nieadekwatnie do wieku. Czy wy już na przykład widzicie, trafia do was dzieciak, czy wy widzicie, że coś jest nie w porządku, to można zobaczyć na pierwszy rzut oka? Niestety najczęściej z tymi najmniejszymi dziećmi, ofiarami przemocy, jest tak, że one trafiają do nas już w bardzo ciężkim stanie z objawami z ośrodkowego układu nerwowego, czyli najczęściej są to drgawki, są to inne objawy neurologiczne, które my jesteśmy w stanie stwierdzić naocznie. Takim charakterystycznym objawem są tak zwane oczy lalki. Dziecko nie skupia wzroku na niczym, patrzy w jeden punkt i mamy wrażenie, że jego twarz wygląda jak twarz lalki.
A starsze dzieci? U starszych dzieci najczęściej widać ślady przemocy zewnętrzne, jeżeli chodzi o siniaki, o zadrapania w nietypowych miejscach, czasami przypalanie papierosem. Tylko tutaj te przypadki są może mniej drastyczne, dlatego że łatwiej takie dziecko zauważyć. Dziecko, które już wychodzi na plac zabaw, które otacza się gdzieś innymi dziećmi. Jeżeli ma w niecharakterystycznych miejscach urazy, czyli to są najczęściej uda, plecy, czyli tam, gdzie trudno się jest uderzyć, jakieś krwiaki okularowe pod oczami, to są takie symptomy bardziej widoczne, a poza tym zachowanie takiego dziecka. Te dzieci są albo nadmiernie agresywne, albo zbyt wycofane. Chowają się, unikają towarzystwa innych dzieci, unikają towarzystwa dorosłych. Jakbyśmy sobie otworzyli strony internetowe w poszukiwaniu tych przypadków, jak je śledzimy, to zauważamy, że problem dotyczy całej Polski. Nie ma dnia, aby w mediach nie pokazała się informacja o jakimś dramacie, które dotyczy dziecka, dziecka małego, dziecka w wieku przedszkolnym, żłobkowym. I tutaj jest największy problem, bo gro tych dzieci po prostu nie uczestniczy w zajęciach przedszkolnych, żłobkowych, przebywa w domu, rodzice przebywają w domu, jeżeli z nim nie wychodzą, to też otoczenie nie jest w stanie dostrzec takiego dziecka. To jest uraz na całe życie, prawda? To są uszkodzenia, które zostaną z nami na zawsze. Niestety, jeżeli mówimy o tych najcięższych przypadkach, to są dzieci, które zostaną upośledzone umysłowo i fizycznie do końca życia. Jeżeli zostaje urażony ośrodkowy układ nerwowy, dochodzi do krwiaków w głowie, te dzieci niestety nigdy nie będą funkcjonowały prawidłowo. Ja wiem, że nie wolno, bo mi pani już mówiła, że nie możecie mówić o konkretnych przypadkach, ale czy możemy powiedzieć o takich sytuacjach, kiedy właśnie trafiły do was dzieci ogólnie, co wtedy się działo? Najczęściej te dzieci są przez nas oceniane albo mamy już informacje z pogotowia ratunkowego, że jadą z dzieckiem w stanie ciężkim, które traci przytomność bądź ma zaburzenie oddychania. Wtedy jest zaopatrywane właśnie tutaj na sali resuscytacyjnej, jest mu udzielana pierwsza pomoc i jest natychmiast wdrażana wstępna diagnostyka. W pierwszych minutach pobytu takiego dziecka na oddziale ratunkowym nie od razu wiemy, że mówimy o dziecku maltretowanym. Dopiero w momencie, kiedy dojdzie do pełnego badania lekarskiego, kiedy zauważymy symptomy zewnętrzne tego typu objawów, a następnie zaczynamy robić diagnostykę obrazową, czyli jeżeli stan jest ciężki, tak naprawdę najczęściej robimy tak zwany trauma scan. Czyli mamy możliwość prześwietlenia w tomografii komputerowej dziecka od głowy po kończyny dolne i sprawdzenia, w których miejscach ewentualnie takie dziecko posiada urazy. Urazy najczęściej dotyczą ośrodkowego układu nerwowego bądź jamy brzusznej i tutaj może dojść do uszkodzenia śledziony, wątroby, to są bardzo wrażliwe organy, do uszkodzenia jelit. Ta grupa dzieci, która doznaje urazów brzucha, oczywiście nie ma to wpływu na ich późniejszy rozwój psychoruchowy, ale niestety po takich urazach często dzieci zostają kalekami do końca życia. Na przykład pęknięte jelito może to prowadzić do trwałego kalectwa i utrudnienia codziennego funkcjonowania. Na koniec zapytam, kampania ruszyła niedawno, spontanicznie wystartowała. Plany na przyszłość? Ma co jakieś już skonkretyzowane, czyli na przykład współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej? W tej chwili jesteśmy na etapie rozmów. Mamy koalicjantów. Głównym organizatorem kampanii jest Urząd Miasta Chorzów. W skład koalicji wchodzi na dzień dzisiejszy właśnie Zespół Szpitali Miejskich. Wchodzi Chorzowska Wyspa, czyli Towarzystwo Obrony Praw i Godności Ucznia. Śląska Chorągiew Harcerska. Nie chciałabym tu nikogo pominąć. Stowarzyszenia, które funkcjonują na terenie miasta Chorzowa, w tym także jedno ze stowarzyszeń, którego główną rolą jest pomoc ludziom poszkodowanym przez inne osoby, czyli tak zwanym ofiarom przemocy domowej. No tutaj możemy też jeszcze wspomnieć o tym, że zdarzają się wypadki w domu i takie trochę też z winy rodziców? Zdarzają się takie wypadki, my zawsze tutaj rodziców instruujemy, jak mogą tego uniknąć. Apel generalnie do wszystkich dorosłych. Małe dziecko pomiędzy pierwszym a piątym, szóstym rokiem życia jest niezwykle ciekawe świata. Wszelkiego typu rzeczy, które mamy w domu,
tak naprawdę najbardziej niebezpieczne, czyli leki, które zażywają dorośli, preparaty zasadowe, których używamy do czyszczenia na przykład toalet, kapsułki do zmywarek, czy też proszki do prania w postaci kapsułek z wybielaczami i najbardziej niebezpieczna rzecz, która naprawdę może się skończyć tragicznie, baterie. Szczególnie te baterie tak zwane zegarkowe, pilotowe, płaskie. Uszkodzenia u dzieci, które połkną taką baterię, mogą nastąpić bardzo szybko, jeżeli nie będą zauważone i dochodzi do naprawdę dramatycznych zdarzeń typu poparzenie całego przewodu pokarmowego. Taka bateria niestety ma jedną wadę, tam jest łuk żrący wewnątrz baterii. Jeżeli ta bateria w przewodzie pokarmowym ulegnie uszkodzeniu fizycznemu, dochodzi do ciężkich wewnętrznych poparzeń i niestety na skutek takich urazów zdarzają się wypadki śmiertelne. Dlatego też, jak mogę zaapelować do wszystkich dorosłych, pilnujmy takich rzeczy bardzo, bo zupełnie przypadek może sprawić, że możemy dziecko stracić. Reaguj. To nie musi się tak kończyć.